Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy suflet jabłkowy. Potrzebować będziemy 4 ugotowane jabłka. Jabłka ugotowałam w wodzie do miękkości i przetarłam przez sito. 4 białka i pół szklanki cukru oraz szczyptę soli. Białka ubijamy na sztywną masę. Białka już mamy ubite, dodajemy cukier. Mamy białka ubite na sztywno. Teraz dodajemy przetarte jabłka. I należy to dokładnie pomieszać. Masę przełożymy do formy wysmarowanej masłem i będziemy zapiekać w 180 stopniach 25 minut. Suflet podajemy prosto z piekarnika. Przygotowany suflet wędruje do piekarnika. I tak oto mamy suflet jabłkowy gotowy. Podajemy gorący. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl suflet jabłkowy.